etykiet. I także nie lubił tej etykiety, że jest malarzem związanym z ekspresjonizmem. Jeżeli spojrzymy na jego całą twórczość, na ten cały jego dorobek, który jest dostępny, to zauważymy, że ekspresjonizm jest może jakimś pretekstem czasami do rozwiązań malarskich, a nie jest, nie można powiedzieć o tym, że Nacht Samborski to ekspresjonista. Kolor widzimy różnie, także na tej wystawie. Na pewno zwiedzający, ci, którzy mogą oglądać te obrazy, czy w katalogu, czy na filmie, czy w reprodukcjach, zobaczą, że czasami mamy ferię kolorów. Ale to nie jest typowe dla Nachta. Dla Nachta raczej typowe jest takie zwaloryzowanie barw, jej wzajemne uzupełnianie się, a nie przeciwstawianie. To po prostu wszystko musi tworzyć. Jest to, jak nazwali autorzy, autorka wystawy monograficznej Nachta w 1999 roku, pani Maria Gołąb, jest to nieskończony kolor. Coś, co trwa i co ciągle możemy dostrzegać troszeczkę, szczególnie jeżeli przymrużymy oczy inaczej. Przyjaciele, którzy oglądali jego twórczość, uważali, że może on ma pewien problem z uchwyceniem takiego naturalistycznego wizerunku ludzkiej głowy, twarzy. Dlatego być może jego twarze są też rozmglone, niewyraźne, ale wydaje się, że są to twarze, w których w malarski sposób jest dostrzeżony charakter człowieka. Myślę, że Nacht podchodził do twarzy podobnie jak do swoich słynnych fikusów. To był temat, ale w tym temacie tak naprawdę było poszukiwanie tego, w jaki sposób należy zmagać się z płótnem, z kolorem, z walorem, z tonem, z rysunkiem. To jest coś tajemniczego, bardziej tajemniczego może właśnie niż w innych jego malarskich przedstawieniach. Martwe natury są tak zwanymi obrazami skończonymi. Tutaj czasami przyglądając się niektórym obrazom Nachta widzimy, że być może jeszcze chciałby coś tam zmienić, domalować. Nacht zresztą domalowywał. Był taki kolekcjoner z okolic Poznania, pan doktor Siuda, który miał piękną kolekcję obrazów Nachta stworzoną na początku lat 70. Nacht mu zabrał kiedyś obraz i po długich miesiącach mu oddał. To był ten sam obraz, to był ten sam Nacht, ale troszeczkę inny. Niektórzy dostrzegają w niektórych jego pracach, czy też powiązania, nie chcę powiedzieć nawiązania, ale powiązania z grupą Kobra, bardzo nowoczesną malarstwa drugiej połowy XX wieku. Ale jest to malarz odrębny. Szczególnie jest to malarz odrębny w polskiej sztuce. Jako klasyk współczesnego polskiego malarstwa jest malarzem wyjątkowym. Wszyscy mówią, że to był cholernie mądry facet. Cholernie mądry facet. Nacht nie pisał manifestów, ale rozmawiał. Rozmawiał w warszawskim Spatifie, rozmawiał z kolegami podczas obrad Rad Wydziału Malarstwa. I był bardzo społecznym człowiekiem, znaczy był otwartym człowiekiem. Kiedy po wojnie znalazł się w Sopocie i tworzył wspólnie z grupą przyjaciół środowisko Szkoły Sopockiej, to tam też pamięć po nim pozostała jako o mądrym człowieku, który nie udziela rad, ale potrafi słuchać, czasami coś rzucić, co ludzie odbierają jako dla nich ważne.